tęskniliśmy, w końcu. To są te słowa, które słyszymy najczęściej. Widać to po rotundzie spotkań w dniu dzisiejszym. Naprawdę jesteśmy mega zadowoleni z liczby osób, które odwiedzają cały czas naszą imprezę. No i liczymy, że każdego następnego dnia będzie i więcej. Sześć najlepszych drużyn Counter-Strike'a, 18 najlepszych zawodników StarCraft 2 rywalizuje o łączną pulę nagród $1,5 miliona. Przez te 3 dni zmagań będziemy obserwować tych najlepszych, absolutnie ścisłą czołówkę w obu tych grach, co powoduje, że tutaj emocje powinny sięgać absolutnego zenitu, no bo to obserwujemy tych najlepszych, więc możemy być pewni co do poziomu rozgrywek. Fenomenem CS-a jest to, że jest to gra, którą najłatwiej zrozumieć. Masz z jednej strony 5 antyterrorystów, z drugiej strony 5 terrorystów. Wygrywa ta drużyna, która albo pokona całą drużynę, albo podłoży bombę, ta bomba eksploduje, tudzież antyterroryści zdołają ją rozbroić. CS jest prosty do zrozumienia i bardzo przyjemny do grania. Masz 5 kolegów, każdy ma swoją rolę, wszyscy się przy tym świetnie bawicie i to jest chyba największy atut CS-a. Zresztą wszystko zaczynało się jeszcze w Half-Life'ie, kiedy to mogłeś z kolegą po sieci troszeczkę pograć, więc wszyscy to lubiliśmy, wszyscy to się świetnie bawiliśmy i to jest ta potęga CS-a, która sprawia, że mimo co chwila ktoś się pojawia i mówi, to już jest koniec CS-a, to ten koniec nie nadchodzi. Want you to know that e-sport is out of politics and all players from different teams and all of you have nothing to do with government decisions. My whole career. I played with Ukrainian players, I played with Russian players, and I played with American players. And all of them great guys. And right now I stay with my friends, with my real friends. We win together and we lose together. And all of us want peace for Ukraine and for the whole world. All of us scared. And się widzi ludzi w spotku, jeszcze żywo kibicującym swoim zawodnikom, swoim drużynom, no to naprawdę serce się cieszy, bo to niczym się nie różni od innych dyscyplin sportowych, do których zazwyczaj byliśmy przyzwyczajeni, organizując imprezy sportowe Spotku. Rok 2012 zwrócono się do mnie z propozycją organizacji dużego wydarzenia Intel Extreme Masters i oczywiście zadałem sobie pytanie, jaki jest potencjał tego obszaru, tak? Jak można to wykorzystać? I w zasadzie decyzja zapadła relatywnie bardzo szybko. Dlaczego? Przede wszystkim miasto szukało nowych kierunków rozwoju, szukało sposobu, żeby przyciągnąć młodzież, żeby przynajmniej zainteresować młodzież miastem Katowice. W związku z tym decyzja zapadła relatywnie szybko. Myślę, że to była jedna z ważniejszych i skutecznych decyzji w zakresie dobrego kierunku rozwoju miasta Katowice. U mnie z e-sportem jest troszkę na bakier, oczywiście to jest związane już z moim wiekiem, jakby nie było. Natomiast śledzę, jak poczyna sobie mój syn, który jest o połowę młodszy ode mnie, mniej więcej. I doskonale widać, jak tworzą się takie grupy przyjaciół, którzy ze sobą grają. I to nie tylko z naszego kraju, ale również z zagranicy. Często słychać z jego pokoju język angielski, co mnie z kolei bardzo cieszy, że przynajmniej w ten sposób jakoś szlifuje swoje umiejętności językowe. Cechy najlepszych zawodników CS-a. No, to jest trudne pytanie, bo każdy z tych gigantów, którzy dzisiaj są obecni w katowickim Spotku, ma czasami wszystkie, a czasami tylko część. No, trzeba być niesamowitym liderem, trzeba umieć podnieść ekipę, kiedy nie idzie, trzeba mieć zimną krew. Umiejętności techniczne, takie jak aiming, czy dobry rytm i czytanie przeciwników, no to jest oczywiście dodatkowy atut. Najlepiej mieć wszystkie cechy razem. Trzeba czuć się jak jedna wielka rodzina, dobrze bawić, oczywiście oprócz tego cały czas trenować i to nie tylko tak, że siedzimy przed komputerem. Pamiętajcie, trzeba od czasu do czasu wyjść, pobiegać, bo kondycja jest bardzo, ale to bardzo ważna. Pić soczki, najlepiej wyciskane, do tego od czasu do czasu jakieś warzywko nie zaszkodzi.